walczymy o głos, o przekonanie mieszkańców. Pierwszy raz tu jestem, ale będę też na roku inauguracyjnym w szkole, w wyższej szkole. Ale także umówiliśmy się na takie większe spotkanie, już na takie spokojniejszą rozmowę, może z mieszkańcami. To będzie pewnie w perspektywie 2 tygodni. Postaram się tutaj przyjechać, żeby porozmawiać i też powiedzieć o planie na całe województwo świętokrzyskie, a także na tę jego część. To jest ważne miasto. Duże, z historią, z ambicjami, też przemysłowe, z wielkimi wyzwaniami. I dlatego myślę, że warte zaangażowania i takich dobrych pomysłów. Będziemy tutaj jako kandydaci z kolegą Celebańskim pracować i przekonywać. Z jakim skutkiem? Myślę, że dobrym. To jest zawsze miasto, które głosowało na ludzi Platformy, przyjmowało ich ofertę. Pracowaliśmy razem, więc wierzę, że i przy pomocy przyjaciół, i z dobrym projektem, programem dla Świętokrzyskiego uda nam się to zrobić. Bardzo ważne, żeby mówić o projektach, o możliwościach promocji, o środkach europejskich, o przebudowie, o dalszych inwestycjach, o infrastrukturze drogowej, kolejowej. To wszystko, co zapisane jest w planie, to będziemy odsłaniać i Państwu pokazywać. Też będziemy słuchać sygnałów i będziemy otwarci na informacje, na pytania stąd, od mieszkańców. Chcemy pisać ten program w taki otwarty sposób. Po 4 lata to jest duży czas. Po 8 latach koalicji rządowej, po tym jak wiele udało się zrobić, ciągle widzimy, że jest sporo do zrobienia i będziemy się tym zajmować. To jest też wielka szansa dla Świętokrzyskiego i tak chcę pokazywać swoje tu kandydowanie, bo ja się umawiam na 4 lata ciężkiej pracy i na to, żeby coś zrobić, coś odmienić, przyprowadzić europejskie środki, pomóc ściągnąć inwestorów, wykorzystać potencjał strefy ekonomicznej starochowickiej, park technologiczny w Kielcach. To wszystko to jest konkret, więc to jest wyzwanie, zgoda, ale ja je podejmuję właśnie po to, żeby pokazać, że nie tylko można zmieniać Dolny Śląsk czy Polskę Zachodnią, ale właśnie tak piękne miejsca jak Świętokrzyskie.